Doktor taki poważny na tym nagraniu. Reklama na szybko. Dobrze, że Google Maps po polsku pomogą. Joanna i Magdalena, wszystkie offroady.
troszeczkę jak w Polsce, chociaż to drugi koniec świata. Dzisiaj rzeczywiście tych kibiców sporo było i sporo wam dopingowało. Tak, jestem ogólnie pod wrażeniem. Bardzo dziękujemy tutaj wszystkim kibicom, którzy przybyli na ten mecz, bo pomimo tego, że graliśmy dzisiaj z gospodarzem, było bardzo dużo ludzi, hala była wypełniona praktycznie, no, można powiedzieć w 80%, tak mi się wydawało. Ale mimo wszystko gdzieś tam było słychać tych polskich kibiców w niektórych akcjach, także bardzo serdecznie dziękujemy. No i liczymy na kolejne wsparcie, tak? Maciu, dzisiejszy mecz z Amerykankami wygrany 3-1. To jest coś niesamowitego, bo wcześniej wydaje się, że takie wyniki były w ogóle nie do pomyślenia. Myślę, że od jakiegoś czasu już jesteśmy naprawdę bardzo silnie mentalnie drużyną, która potrafi grać bardzo dobrze w siatkówkę i myślę, że po prostu udowodniamy to na boisku. No właśnie, wy jesteście niesamowicie silne, no bo te końcówki, które wyrywacie, te przewagi, które odrabiacie, no to jest gigantyczne, robi wrażenie. Tak, tak, właśnie słyniemy z tego, że potrafimy przegrywać... To była ta pani. Potrafimy przegrywać 6 punktami i potrafimy też to odrobić. Ale rzecz jasna, potrafimy też to stracić, więc cieszy fakt tego, że mimo wszystko, że gdzieś tam zdarzają nam się jakieś przestoje, to wygrywamy ten mecz, co pokazałyśmy dzisiaj. Madzio, to jeszcze na sam koniec, to jest drugi turniej za nami, więc mamy, powiedzmy sobie to wprost, 8 zwycięstw, 2 stracone sety. Tak, myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, ale oczywiście to nie jest koniec. Lecimy teraz do Hongkongu, gdzie będziemy miały taki sam cel i mam nadzieję, że spotkamy się w tym Bangkoku i staniemy tam na podium.